dla Was, kochani. Dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować w domu koktajl Jamesa Bonda. Mocny, męski drink. Trzy potrafią powalić zwykłego śmiertelnika. Mój wspólnik Tomasz Szopiński, jak razem pracowaliśmy w karatce, to sprzedawał ich na potęgę. Pierwsza rzecz, chłodzimy szkło. Jest to kieliszek typu martini. James Bond słynął z tego, że pił martini wstrząśnięte, niemieszane, więc będziemy potrząsać naszym drinkiem. Pierwszy składnik to Kin Lile, czyli francuski wermut, który w domu można zastąpić śmiało martini extra dry. 20 ml Kin Lile, 20 ml czystej wódki i 60 ml ginu. Podlewamy wodę, która jest nam niepotrzebna w shakerze. Przelewamy koktajl do dużego kubka i wstrząsamy. To jest długi proces, bo należy wstrząsać tak długo, aż pojawi się szron na shakerze. To znaczy, że drink jest wystarczająco dobrze zmrożony. O, teraz widzimy, że pojawia się szron. Koktajl jest gotowy. I przelewamy przez podwójne sito prosto do szkła. Do ozdoby dodajemy twist z cytryny i wciskamy wszystkie soki eteryczne z cytryny, ze skórki cytryny do koktajlu. Ja zawsze staram się też zostawić na brzegach szkła i nawet na nóżce. Daje fajny aromat. I wrzucamy do środka. Vesper Martini à la James Bond. Et voilà!